Twoje ostatnie zadanie ma kod czerwony. O 15.05 z amerykańskiego ośrodka pod granicą Chorwacji skradziono 32 kilo plutonu. Sądzimy, że Stavros zamierza go sprzedać Irakijczykom. Odzyskaj pluton i przywieź do bazy. Z drogi! Quinn ruszył. Satelita potwierdza. Ma 14 godzin. Jeśli zdąży, jego rezygnacja nabierze mocy. Ryzykanci. Południowa Francja. 3 lata później. Odbierz! Catherine! Twoja krowa stoi mi na drodze. To łabędź. Przeszkadza mi. Jest piękny. Tak jak ty. Już niedługo. Wciąż seksowna. Nieco okrąglejsza, miększa. Przecież chcieliśmy tego dziecka. Jasne. Bonjour, Jack. Nie uznajesz drzwi? Zawsze jest tylne wejście. Jak mnie znalazłeś? W ogóle cię nie zgubiliśmy. Przeszedłem w stan spoczynku. Nie wytrzymasz. Jesteś myśliwy. Przyznaj, że ci tego brakuje. Dla mnie to sprawa osobista. A dla ciebie polityka. Polityka oznacza pieniądze. Wolisz sprawy osobiste? Stavros powrócił. Chcemy go żywego.
Potrzebujemy nazw jego klientów i szlaków. Ścigałeś go tyle lat, znasz go. To twoja ostatnia szansa. Drużyna Delta czeka. Wiesz, że nie spoczniesz, dopóki go nie uciszysz. Rzym. Queen wraca? Nie wiem. Jeśli nie, to mamy plan B. Przesuń się. Ciasno. Jak zawsze z CIA. Zwinąłeś kilka karteli, występowałeś przed kongresem, awansowałeś na wicedyrektora. Do rzeczy. Jesteś pionkiem. Jedyne, co osiągnąłeś, to przywrócenie Queena. Zatrzymaj się. Zostawiłem ci prezent. Na pomoc! Antwerpia. Tylko nie mów, że to łatwizna. Masz 36 godzin. Szukam Jazę. Szukam Jazę. Bolało? To bolało. I to. Ten podoba mi się najbardziej. Kim jesteś? Twoim człowiekiem. Chyba nie oceniasz ludzi po wyglądzie. Nie cierpię tego. Strzyżesz się u Siegfrieda i Roya? Ostatni, który ze mnie żartował, szukał gęby w tyłku. Twoje upodobania seksualne mnie nie interesują. Śmieszne. Coś za jeden? Jack Queen. Jeśli chcesz zatańczyć, to poproś. Sprawdzam tożsamość. Damn. Chodząca legenda. Podobno zrezygnowałeś. Warsztat Mikołaja? A to? Rudolf? Nie mam reniferów, ale za to najlepsze elfy. Prezenty dla rozrabiaków? Ja bawię się tylko z tymi grzecznymi. Mam tak świeże sprzęty, że nawet sam o nich nie wiem. Atak przynosi chwałę, a obrona zwycięstwo. Biorę gotówkę, złoto. Otworzyłeś? Kryj się! Czeków nie przyjmuję. I jeszcze jedno. Jak popsujesz, to płacisz. Got it.
Panowie, oto Delta One. Nie widzieliście go. Pan Yamir twierdzi, że Stavros pojawi się tu jutro po południu. Wesołe miasteczko. Kto jest moim stróżem? Ja. Znasz? Strzałki ze środkiem obezwładniającym. Trafisz ze 100 metrów? Odstrzeliłabym kutasa kolibrowi. Ten człowiek to wąż. Potrafi wbić nóż w plecy, patrząc w oczy. Zajmiecie stanowiska. Dwie strzałki zabiją człowieka, trzy nosorożca. Stavrosa chcemy żywego. Piątka, dwie arabki przy karuzeli. Zaczyna się. Mamy Stavrosa. Północna brama, szary Mercedes. Trzech ludzi, kierowca został. Wpuść go. Dwójka i piątka, stanowisko Baker, reszta czeka. Coś tu śmierdzi. Wszedł w zasięg, jestem gotowa. To nie on. Stavros jest leworęczny. Znajdźcie kierowcę. Schodzę na ziemię. Obstawiamy wyjścia. Mam go. Przy tygrysach. Kobieta coś ukrywa. Może bombę. Mam go na celowniku. Dwójka i piątka na stanowiskach. Możemy wchodzić. Teraz. Czekam na rozkaz. Możemy strzelać. Odsunąć się. Za późno.
Jego ulubionym zajęciem była jazda na kucyku. Uwielbiał swojego konika. Zwierzak będzie za nim tęsknił. Jestem zawodowcem. Zabijałem. Ale większość drani zasłużyła na śmierć. Mój synek miał 6 lat. 6 lat. Teraz to sprawa osobista. Kandydat na rezydenta kolonii. Quinn, Jack, Paul. Urodzony w 1959. Rozpoczął służbę w wieku 22 lat. Szkolenie zaawansowane. Likwidacja, tropienie, walka psychologiczna. Specjalność? Terroryści. Ostatnie zadanie? Schwytać Stavrosa. Numer archiwalny A19. Podsumowanie. Agent Quinn zmarnował okazję, cel zbiegł. Zmiękłeś. Słabi agenci są zbędni. Przydzielono cię do kolonii. Jeśli odmówisz, damy ci wybór. Gaz działa bezboleśnie. Zresztą i tak już nie żyjesz. Taką wersję zna twoja żona. Jeśli chcesz żyć, przyłóż kciuk do skanera. 10, 9, 8, 7. Tożsamość potwierdzona. Dziękuję. Jack, tak się cieszę. Alex Goldsmith, taxman. Zabito cię 6 lat temu. To już tyle? Oh well. Skakuj. Przyjaciele czekają. Oto sławny Jack Quinn. Udało ci się.
Moshe Levant. Zginęłeś w Libanie. W Bejrucie. Sami agenci. Byli agenci. I byli wrogowie. Zbyt cenni, by zabić, zbyt niebezpieczni, by puścić. Witam w kolonii. Quinn. Rozumiem. Żadnej przemocy. Zabiłem go w Tuzli. Nie do końca. Nie lubię go. Jack. Musisz to nosić. Zegarek z pagerem. Powie ci, gdzie i przez ile masz przebywać. Odpowiadasz na każdy sygnał. Jesteśmy połączeni z agencjami na całym świecie. Analizujemy działania terrorystów i udzielamy wskazówek władzom. Stanowimy ostatnią linię obrony przed terroryzmem i oficjalnie nie istniejemy. Co na dzisiaj? To szczątki 747 lecącego do Seulu. Generator obrazu analizuje zdjęcia. Słuchawki. Ręka na skanerze. Sygnał z Waszyngtonu. Krótkie wyjaśnienie w sprawie tragedii lotu Global. Nie przyjmuję dziś pytań. Zginęło 176 pasażerów. Zdaniem CIA samolot strącili północni Koreańczycy w akcie terroryzmu. Sekretarz wyda stosowne oświadczenie dziś wieczorem. Koreańczycy zaprzeczają, amerykański prezydent konsultuje się z sojusznikami. Jack, twoja przydatność zależy od zdolności do analizowania danych. Na tym polega zadanie kolonii. Samolot eksplodował na skutek usterki. Przechwyciliśmy meldunek pilota Global. Obiekt w polu widzenia. Nieciekawie. Jeśli Koreańczycy mają taką technologię. Sugestie? Mojsze, wierzysz w to? Nie jestem pewien. Kłamie. Ukrywa coś. Wiedzą więcej. Obejrzyjmy obraz z satelity. Stop, co to jest? Cień. To AWACS. Raczej F4. Wprowadzić do symulacji nową zmienną. Lecąc blisko, mógł uniknąć wykrycia. Koreańczycy wykryli F4, a trafili w Boeinga. Amerykanie schowali się za Boeingiem, szpiegując okolice. Chcieli zapuścić żurawia do koreańskich baz. Dobra robota, Jack. Lasery pod wodą. Metr pod powierzchnią. Niszczą wszystko, co przetnie wiązkę.
Jeśli nie one, złapiecie prąd. Pomyśleli o wszystkim. Nikt nie uciekł? Nie. Bryce próbował. Zanim zamontowali lasery. Zginął w 48 godzin. Załatwił go stróż. Każdy rezydent ma takiego, ale nie wie kogo. Stróż obserwuje podopiecznego. Zachowanie, wydajność. Jeśli rezydent ucieknie, stróż musi go zabić. Jak udało wam się ukryć to miejsce? Dzięki urządzeniu maskującemu jesteśmy niewidzialni. Nie przeszkadzam? Możemy pomówić? Mówi Maryta Fiorelli z Rzymu. Rozmawiałyśmy tydzień temu. Chcemy wystawić pani rzeźby. Zaskoczyłam panią? Rano wyślę bilet lotniczy. Za 5 minut macie zameldować się w domkach. Dziękuję. Proszę utrzymać łączność. Signore, 14.000 lire per piacere. Grazie. Maryta Fiorelli. Cieszę się, że przyjęła pani naszą propozycję. Bardzo mi miło. Niestety trudno będzie. Nie chce pani wystawiać u nas? Dopiero 4 miesiące temu mąż. Musi być pani ciężko. Pomożemy otworzyć nowy rozdział życia. Problem stanowi przeprowadzka. Rzym jest drogi. Zatrzyma się pani w Retina. Mamy wolne pokoje. Zapewnimy pani i dziecku opiekę. Umówiłam panią z właścicielem. Nie może się doczekać.
To wygląda na operację Stavrosa. Obserwacje to potwierdzają. Musimy wiedzieć, kto mu płaci. Czekamy na waszą analizę. Co dziwne, nikt się nie przyznał. Barcelona. Ostatnio sporo tam Algierczyków. Nie stać ich na Stavrosa. Może to zemsta. Pracuje na własną rękę. To nie w jego stylu. Może to odosobniony przypadek. W Hiszpanii działa kilka grup. Jak myślisz, Jack? Jack? Nie. Czekamy na komentarz. To nie Stavros. To naśladowca. Mnie również nie udało się go schwytać. Mam dług. Wciąż jest na wolności. Stanowisz ostatnią nadzieję. Jesteś na tyle dobry, że może ci się udać. Co wie o tym miejscu? Nie mamy pewności, dlatego jest niebezpieczny. Wykorzystują go agencje z całego świata. Co za ironia. Kiedy pracował dla nas, był bohaterem, a teraz jest zakałą. Wyszedł z mody. Niestety, zabiorę pani łabędzia. Pozwoliłem sobie podwoić cenę. Mąż go uwielbiał. Myślał, że to krowa.
Za 5 minut macie zameldować się w domkach. Dziękuję. Pomóż wciągać. Poluzuj. Masz spadochron? Tak. Zapnijcie pasy, zaraz lądujemy. Kto jest jego stróżem?
Ty? Podobno zniknąłeś. Potrzebuję sprzętu. Zamknięte. Otwarte. Pogadajmy. Szukam kilku zabawek. Ta ci się spodoba. Nikt takiej nie ma. Zobacz. Laserowy celownik. Automat. Jeszcze kabura. Umiesz pilotować samolot? Pewnie, ale ja chodzę po ziemi. Mamy wyprzedaż granatów gazowych. Przyniosłeś gotówkę? Zapłacę później. Ogłaszam przerwę. Wiesz, że zapłacę. Wypadłeś z gry. Martwi nie dostają kredytu. Znam 3 numery kont CIA. Jeśli dasz mi towar, dostaniesz je. Wyczuwam kłopoty. Ale co tam? Lubię kłopoty. Bez spadochronu? Mam coś lepszego. To działa? Jasne. Na pewno? W 100%. Jeśli zginiesz, zwrócę ci kasę. Powodzenia. Podaj rękę. Może być noga? Inaczej nie umiesz? Czekaj. Pięknie. Zabieraj łapy. To dopiero zabawa. Odbiło ci? Jesteś bardziej szalony niż mój fryzjer. Testowałeś to? Sam je robiłem. Spotkamy się w sklepie. Wtedy może dam ci kody. Jak to? Może. Zaufaj mi. Cmoknij mnie. Już idę, Katrin. Thank you.
car. Ride's a bit bumpy. Well, I'm glad to see you can still play. You know, if I were you, I'd check it to the Hotel Navona in Rome. Your baby's due tomorrow. Twoje dziecko urodzi się jutro. To jego serce. Nie spóźnij się. I lepiej zostaw ten samochód. Strasznie trzęsie. Cieszę się, że nadal grasz. Na twoim miejscu pojechałbym do hotelu Navona w Rzymie. Dziecko urodzi się jutro. Zarysujesz lakier. Dzięki. Pilnuję inwestycji. Podaj te numery. Samochód zaminowany. Potrzebuję transportu do Rzymu. Mam tu koneksję. Potrafię ukraść wszystko. Ukradnij coś większego. Wolę nie rzucać się w oczy. Dlatego tak się ubrałeś? Źle? Wyglądasz jak marchewka z kolczykami. Cholerni rowerzyści. Z drogi! Są na autostradzie do Rzymu. To by się zgadzało. Żona Quina przebywa w hotelu Regina. Doskonale. Zaczynamy. Są wiadomości dla Jacka Quina? Wiadomość. To nie bomba. Może kody? Chętnie przyjmę zapłatę. Te konta są puste. Dlaczego mnie okłamujesz? Kolonia pewnie nawet nie istnieje. Nie chodzi o kolonię. Co to? USG mojego syna. Stavros Goma. Wracaj do Antwerpii. Zdobędę pieniądze. Ja spłacam długi. Zostaw. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Po co? Ty grasz w obronie. Pora wstać z ławki. Najlepszą obroną jest atak. Jeśli zatańczymy tak, jak zagra Stavros, moja żona i syn zginą. Wysyłasz wiadomość? Przechwycą ją wszystkie agencje. Masz plan? Nie. Ale Stavros tego nie wie. Dlatego zrobimy to, co przewidział. Sprawdzi cię. I doprowadzi nas do Katrin. Stavros, spójrz. Quinn jest sprytny, ale ma słabość. Poczekamy. It's just too late. Zawiozę cię do szpitala. Proszę spojrzeć. Są wszystkie agencje. Mossad.
miejscowi, nawet karabinierzy. Pełna chata. Spadaj. Twój plan się nie powiódł. Cierpliwości, przyjdzie. Ściągnę brata. Ty masz brata? Mnicha. Nie! Wiesz, ja nie łamię obietnic. Przyślę ci zaproszenie na chrzciny. Ubierz się na czarno. Zostaw moją żonę i weź mnie. Wezmę całą trójkę. Mam Stavrosa i Queena. Na dachu. Wypadasz z gry. Czyżby? Za 5 punktów.
Gdzie moja żona? Nie wiem, o czym mówisz. Gdzie Jack? Wszystko będzie dobrze. Kim jesteście? Jack się zbliża. Załatw to. Ostatecznie. Szukam człowieka o imieniu... Nigdy nie widziałem takich ścian. Co to? Kości moich braci. Jesteś przyjacielem brata Jaza. Nieraz wyświadczył nam przysługę. Podarował nam nawet komputer. Co słychać? To mój bracia Regulo i Romulo. A to mój brat Quinn. Od 500 lat gromadzą informacje o Rzymie. Na bieżąco. To cybermnisi. Właśnie tropią tę receptę. O, jest. Ma kogo zekwest?
Che significa? Chi ce l'ha messo? Ten internet. W ciągu ostatnich dni ten lek przepisało 27 lekarzy. Sygnał z zewnątrz. Skąd to się wzięło? Mogę? Incoming message. Wiadomość. Dziękuję za błogosławieństwo, Jack. Te antyki są warte fortunę. W sensie duchowym. Jesteśmy pod Tybrem. Tunel prowadzi na wyspę Tiberi. Poza mostem to jedyna droga do szpitala. Stavros postawi tam ludzi. Powodzenia. Dziękuję, bracia. Do zobaczenia w internecie. Okay. Push. Przyjm. Push. Okay, like that. Push. Push. Damn, it's stuck. Ani drgnie. Może mam coś w kieszeni. Na przykład? What's that? Co to? Szczęśliwa moneta, detonator i szczęśliwy plastik. Semtex. Lepszy niż taśma. Najważniejszy jest plan. Trzeba być gotowym na każdą ewentualność. Za mało kabla. Plan, co? Znajdźmy kamień. Robimy to w słusznej sprawie. Pudło. Za mało ćwiczysz. Nie cierpię ćwiczyć, ale nigdy nie pudłuję dwa razy. Moje dziecko. Jest na wyspie. Do przewidzenia. Dajcie mi 60 sekund i zabijcie kobiety. Na górę. Ostrożnie, bo wylądujesz w szpitalu. To ja. To ja.
It's you. It's you. Strasznie cicho w tym szpitalu. Zajmij się tym. Tam są. Na co czekasz? Tu się nie biega. Cisza. Pomogę ci zejść. Co tu się dzieje? Ona mnie uratowała. Powiedzieli, że nie żyjesz. Już dobrze. Jestem. Stavros. Gdzie on jest? Gdzie nasz syn? Ja wiem. Idź po chłopaka. Zajmę się nimi. Dzięki. Wisisz mi. Wyrzuć to, albo kończymy zabawę. Wiesz, Jack, mogę mówić, Jack? Założę się, że zamykając oczy wieczorem widziałeś twarz dziecka. Dam ci szansę uratowania mu życia. Jeśli przetrwasz, wychowasz syna. Jeśli nie, ja wychowam go jak swojego. Mężczyzna jest silny, ale tygrys silniejszy. Pilnuj się. Nadepnięcie na minę niczym nie grozi. Ale kiedy podniesiesz nogę, a ten skąd? Pod krzyżami są miny.
Nie imprezuj beze mnie, zaraz wracam. Dzieciak jest cały. Wiejemy. Wszystko zaraz wybuchnie. Weź mojego syna, a ja Stavrosa. Unieś nogę, a zostanie z ciebie mokra plama. Masz duże stopy. Lepiej uważaj, gdzie je stawiasz.
Wpadłeś. Zapomniałem uprzedzić. Wiem, że namęczyłeś się kopiąc tyle dziur i stawiając znaczki, a miny nie są tanie. Ale przestawiłem parę krzyżyków. Za tobą. Gdzie mój syn? Szukam. Był tutaj. Wszyscy cali? To ja. Tatuś. Chcę zapamiętać te rzymskie wakacje. Daj mi swój włos na pamiątkę. I koszulę. To ci się spodoba. Pamiątka ode mnie. Może przyniesie szczęście i tobie. Ja nie oddam włosów. Niezły z ciebie magik. Znikam. Założę się, że zwalą winę na mnie. Ciekawe, ile wyniesie grzywna. Opracowanie wersji polskiej Artur Nowak. Czytał Jacek Brzostyński.